Siemano, z tej strony Admiros, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Five Nights at Freddy Pizza Clicker. Moi kochani, dzisiaj mam dla was wielką niespodziankę, więc w tym momencie musisz zostawić subskrypcję, drogi widzu, kliknąć czerwony przycisk, zostawić łapę w górę, ponieważ już niedługo na tym kanale rozpoczniemy serię z FNAF-a World, czyli to, co tak naprawdę bardzo chcieliście. Więc moi kochani, dzisiaj dużo się wydarzy we FNAF Pizzeria Clicker, ponieważ mamy wbity kosmiczny level i mamy dzień 447. Nie chcecie wiedzieć, jak do tego doszło, ale ja wam powiem, ponieważ jesteście kochanymi widzami i wszyscy nowi widzowie zostawiają subskrypcję na tym kanale. Otóż ustawiłem sobie clicker, który klikał w tym miejscu, tak tutaj, gdzie pojawia się ten zegarek, i po prostu wbiliśmy sobie 12 level. Zajęłoby mi to całe lata, gdybym tego nie zrobił, więc musiałem po prostu to zrobić. Więc pierwsze, co zaczniemy, to oczywiście sobie tutaj odłapania prezentów, oczywiście wszystkie otworzymy, ale chciałbym tutaj, bo w ogóle też poza odcinkiem otworzyłem jeden box i szczęśliwym trafem dostałem legendarną postać, czyli Fine Time Foxiego, ale my dzisiaj chcemy tutaj sobie troszeczkę tak odebrać, odebrać i odebrać. Jest! Wow, Master Player Level 4. Tu są jakieś masterowe levele, ale nie mam pojęcia, co to daje. Na pewno sobie zdolności jakieś kupimy, ponieważ mamy 11 punktów. Więc zobaczmy, co tu jest. Co tu mamy? Click charge bar, get charge, you get pizzas. To są jakieś po prostu takie rzeczy, które nam tutaj ułatwiają granie. For holding. O, zgliczowało się coś. Mamy glitcha, mamy glitcha. Dobra, już złapany. To są rzeczy, które dają nam jakby pizzę, więc jakby wydaje mi się, że możemy to kliknąć, które daje nam charge, albo po prostu pójść w klikanie, bo wydaje mi się, że to chyba będzie całkiem spoko. I z tego, co widzę, a bo patrzcie tutaj, żeby pójść tak, o, tutaj nie ma tak łatwo. Jeżeli chcemy czwarty level, musimy kliknąć 3 w tu i dopiero wtedy będziemy mogli pójść na piąty level. Więc dobra, raz, a nie mogę, a czemu nie mogę w ten? Tylko w jedno drzewko mogę, nie gadajcie. A, ale to jest, bo muszę tędy. Okej, okay, czyli tak. I jeżeli chcę tu, to muszę pójść tu, a jeżeli chcę tu, ojej, dobra, cyk, 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 4 punkty jeszcze nam zostały. No na pewno weźmiemy sobie taki level i myślę, że, a żeby ten wymaksować, to muszę najpierw pójść w tą stronę, okej. No to dobra, no to idziemy w tą stronę i mamy 0 punktów, więc zobaczmy, ile teraz będzie nam dawało. Po 100 dostajemy, po 100 za kliknięcie. W ogóle mam opcję autoklika. Jeżeli wyklikamy... O, dzień się skończył. W ogóle nie było wcześniej opcji autoklika, więc jakby to sobie sprawdzimy. Nie wiem, od którego levelu ona się odblokowała, bo jak mówię, też grałem na autoklikerze zewnętrznym, żeby tutaj sobie przyspieszyć progres, co też jakby nie chciałem, żebyście patrzyli, jak klikam w tą pizzę, tak? Was interesują minigierki tutaj. No i po prostu was interesują ciekawe rzeczy, a żeby to zrobić, te ciekawe rzeczy, musiałbym grać ze 4-5 dni, żeby dojść do tego momentu, w którym jestem aktualnie. Dobra, zróbmy sobie to i zobaczmy, co się stanie, jak wyklikamy autoklika. Oj, trzeba mocno klikać, dobra, dobra. Bum. Mamy autoklika. Okej, okay, spoko. A on działa przez jakiś czas. Zobaczcie, tutaj jakby się kończy. Ciekawe, ciekawe tutaj. Energia nam się bardzo szybko kończy, z tego, co widzę. Mamy 12 level, więc też jakby spoko. Dobra, mamy tego autoklika, nawet nie musimy mieć najechane. On tutaj, jeszcze dodatkowo jak klikamy, dostajemy jeszcze rzeczy. Okej, okay, dobra, otwórzmy sobie gifty, bo jednak to nas interesuje i chcemy też sobie to, te animatrony nasze poupgrade'ować, żeby jeszcze tutaj więcej rzeczy dostać. I myślę, że jak odblokujemy sobie wszystkie minigierki i wszystkie animatrony, to nam w zupełności wystarczy. Ja to bardzo skipuję, otwieranie tych giftów, bo liczę na to, że trafi nam się tutaj coś fajnego. Okej, okay, dostałem zegarek. Zegarek to jest jakby chyba dodatkowa rzecz, która daje nam tak jakby perk, czyli którego możemy sobie użyć. Nas interesują animatrony. Jakby no, wydaje mi się, że może być ciężko, bo na razie nic nam nie dropi. I z tego, co wiem, o, power up, pizza razy 2, okej, okay. To brzmi... A, glitch, gdzie jest glitch, już szukamy. Jest tutaj, dobra, mamy to. Jeżeli chodzi o to, to mamy jeszcze tutaj do odblokowania, to tak. Mangle, JJ, nie wiem, co to jest za postać. Jakby no, chyba JJ tak ona się nazywa, tak mi się wydaje. Tu mamy jeszcze do odblokowania Nightmare Fredbear, Baby, Bellora, Billy Bar, Electro Bab, Enart, Minierna, Bonbon. No dużo jeszcze jakby tutaj mamy, więc jakby potwierajmy sobie te skrzyneczki i zobaczmy, czy faktycznie uda nam się tu jeszcze jakiegoś animatronika. Coś dropnąłem, to była chyba Mangle z tego, co widzę, ale skipnąłem za szybko. Okej, okay, cyk, standard drop, okej, okay, kolejny standard drop
Kolejny standard drop. Dobra, jakby cały czas nadropią jakieś standardowe dropy. A ja bym chciał to jakiegoś animatronika mimo wszystko. To trzeba dobrze to wyklikać, żeby tak przyspieszyć, ale żeby nie stracić tutaj wszystkiego, co możemy zobaczyć. Czyli trzeba dobrze kliknąć, żeby zobaczyć tą fajną animację odblokowywania animatronika, który zaraz powinien nam tutaj jakiś dropnąć, tak mi się wydaje. Co prawda jest mała szansa na dropnięcie jakiegoś animatrona, ale powinno się to udać. Jeżeli się nie uda w tym odcinku odblokować wszystkich, to odblokujemy w następnym. Ewentualnie poza odcinkiem. Wow, special character, Bonnet. Wow, nie spodziewałem się tego. Mamy specjalną postać, Bonnet. Okej, okay. Zaraz sobie sprawdzimy, co te postacie robią oczywiście. Tylko w pierwszej kolejności musimy jakby otworzyć wszystkie boksy i zobaczyć, co nam dropnie. Oczywiście też poulepszamy te postacie, to jakby jest pewne. I prawdopodobnie też będziemy mogli otworzyć dużo giftów, więc też na pewno tutaj będziemy mieli szansę na dropnięcie kolejnych boksów i otworzenie kolejnych tutaj postaci. Chyba coś kolejnego dropnąłem i znowu coś skipnąłem, takie mam tutaj dziwne przeczucie, wiecie, że coś znowu tutaj pominąłem, ale mam nadzieję, że nic takiego złego tutaj się nie wydarzyło. Więc dobra, otwieramy sobie kolejne gifty. Jest i uwaga, proszę. No niestety, nie udało nam się, ale mamy jedną postać odblokowaną, więc całkiem spoko. To zbierzmy. Minigierki nie udało mi się skolekcjonować jeszcze, więc dobra. Tak, Mangle odblokowaliśmy, spoko. Zwykła, standardowa postać. I może coś jeszcze? No jest ten Bonnet, to są special characters, a te na samym dole to są legendarne, więc te special postacie, co on robi w ogóle? Through the screen, press on her nose before... Before escapes, if you run away, you lost 25%. Okej, okay, dobrze. Ale trafione, okej. Okay. Czyli będzie się pojawiała nam na ekranie i będziemy musieli tutaj klikać w jej nos. Ciekawe tutaj jakby rozwiązanie. Co możemy sobie ulepszyć? Chyba Funtime Foxy sobie ulepszymy. Trochę to kosztowało i może ciebie też w sumie upgrade'ujemy i może jeszcze coś zupgrade'ujmy tutaj. Z tego co wiem, chyba Nightmare Foxy'ego się Epic Pizza Production. Chociaż szczerze mówiąc, Funtime Foxy jeszcze bardziej się opłaca niż tamten. Dobra. Fruity Maze. Nowa gierka. Sprawdzimy, czy uda nam się ją ukończyć. Jest na to szansa, ale trzeba być naprawdę szybkim. Time Extended, super. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie to zrobić. Czy mogę jakoś szybciej biegać? Chyba nie mogę. Może być ciężko, bo naprawdę jakby... Wydaje mi się, że ten poziom może być trudny, ale jeszcze mi się nie udało żadnej minigierki ukończyć, więc fajnie by było jakby ta minigierka była tą właśnie pierwszą, którą ukończę. Ale wydaje mi się, że może być giga ciężko, bo zobaczcie, jaka ta mapa jest ogromna. O, jest niestety, więc no, może być ciężko. Time is up. Czas się skończył. Okej, nie ukończyliśmy. Minigierki są tutaj bardzo, ale to bardzo trudne. Co możemy jeszcze zrobić? Mamy tutaj te ulepszenia. Na przykład mamy... Wake up nightmare, okej. No dobra, active. No dobra, zobaczmy co to da. Jakby wydaje mi się, że nic takiego złego. Mamy jeszcze kolejne minigierki do sprawdzenia, co na pewno sobie to zrobimy. I mamy też właśnie te koło fortuny, które było dokładnie tutaj. I możemy sobie tutaj... Three items 413, więc możemy sobie tutaj naprawdę bardzo dużo nafarmić z tego co widzę, bo przeżyliśmy tyle nocy, że możemy sobie tutaj spinować do woli tak naprawdę. Ja myślę, że to nie ma sensu tak spinować aż tak bardzo. O, dzień się skończył, bo nie wyspinujemy 400 razy, nie ma szans, żeby to wyspinować na dzisiejszym odcinku. A też chcę wam tutaj pokazywać ciekawe rzeczy, więc odblokujemy sobie jeszcze dwie minigierki, sprawdzimy jak one wyglądają i myślę, że na tym się odcinek zakończy prawdopodobnie. Więc dobra, mamy tutaj znowu glitch, co się dzieje? Dobra, łapiemy glitcha. Spin. No jeszcze pokręcimy parę razy. Bo jednak no dropią nam to jakieś fajne rzeczy, ale to też jakby myślę, że poza odcinkiem wszystko sobie to jej odblokuje. I następny odcinek prawdopodobnie będzie ostatni, bo nie ma co ściągnąć tę serii w nieskończoność. W końcu musimy zacząć FNAF-a World, na którego tak bardzo czekacie. Jezu, znowu się zgliczowało, coraz więcej rzeczy się tutaj dzieje, dobra. Freddy in Space. Okej, okay. Co to jest za gierka? O nie, to jest Flappy Bird. Naprawdę Flappy Bird, Freddy Flappy Bird. Okej, okay. Czy mogę jeszcze raz spróbować, bo... Okej. Okay. Faktycznie jestem in space. No nie, no Flappy Bird. O Jezu, to jest giga ciężkie. Dobra, spróbujmy jakiś taki fajny rekord zrobić, skoro już tą gierkę sobie tutaj odblokowaliśmy. I zaraz sobie kolejną odblokujemy.
No, nie jest łatwo. Okej. Jak to jest zrobione sprytnie, widzicie? Kręcimy się po prostu w kółko tak naprawdę. Więc to jest chyba gierka robiona na bardzo, ale to bardzo szybko i to już jest prawie nie do przejścia. Okej. Ciekawa minigierka, ale my czekamy tutaj na coś lepszego. Jest jeszcze jedna gierka. Exotic Butters. Exotic Butters. O co chodzi tutaj? Okej, lewo, prawo. Aha, jesteśmy frytkiem i zbieramy więcej frytek. Ciekawe, ciekawy pomysł tutaj naprawdę. I wydaje mi się, że to będzie chyba najłatwiejsza minigierka do ukończenia. Raczej tak mi się wydaje. A jak zbierzemy pizzę? Game over! Naprawdę nie możemy pizzy łapać? Nie, no tego się nie spodziewałem. Myślałem, że pizza to jeszcze jakieś dodatkowe punkty będą. A tutaj widzę, że no nie ma łatwo. Pizzę musimy unikać, a musimy łapać frytki. Okej, sprytne, sprytne. Dobra, mijamy tą pizzę, łapiemy frytka i szukamy kolejnego. Gdzie jest kolejny? Gdzie jest kolejny frytek? Okej, nie spadają. Coś jest nie tak. Coś się zepsuło chyba, widzowie. Coś się chyba zepsuło. Dobra, spada jakaś pizza. Ale no pizzy to my nie chcemy. My chcemy frytki. O! I chyba w tą grę będzie się dało grać naprawdę bardzo długo, chyba że, nie wiem, zacznie spadać po trzy frytki w różnych miejscach. Tak jak teraz, co jest nie do złapania praktycznie. Okej. Okay. A, to będzie trudność będzie polegała na tym tak naprawdę, że będzie coraz więcej pizzy i będzie coraz trudniej nam ją omijać, tak mi się wydaje. Więc będziemy musieli pokombinować. Dobra, chodźmy tu. Całkiem przyjemna gierka, nie ma co ukrywać, śmiesznie to wymyślili. Wystarczy przenosić się lewo, prawo i łapać te rzeczy. Na pewno ta gierka jest 90% lepsza niż 99% gier tworzonych aktualnie na Androida, robionych na kolanie, które no jadą na jednym i tym samym skrypcie. A ta jest myślę, że no lepsza zdecydowanie niż tamte gierki, ale to jakby to temat na inną serię, typu najgorsze gry na telefon. Dobra, zbieramy i na razie idzie super. 5 expa, czyli udało mi się prawdopodobnie ukończyć tą minigierkę, tak mi się wydaje, ale zaraz się przekonamy i sprawdzimy, czy to faktycznie tak jest, że ja tą gierkę ukończyłem, czy też może po prostu jej nie ukończyłem, bo jakby no dostałem niby 5 expa, więc w teorii wydaje mi się, że to jest zaliczone jako ukończenie gierki, ale nie wiem, przekonajmy się. Game over, okej, przegrałem, bo tak to moglibyśmy tutaj w nieskończoność jechać. I zobaczmy, complete minigame, nie ukończyliśmy jej, dziwna sprawa, naprawdę dziwna sprawa. Dobra, ulepszmy sobie jeszcze jakiegoś animatronika, możemy ciebie? Możemy w sumie, czemu by nie? Nightmary, też coś poulepszamy tutaj. Czy mogę sobie jeszcze coś, 12 giftów, dobra, to jeszcze sobie dzisiaj 12 gifcików otworzymy. Może nam dropnie jakiś legendarny animatronik, jestem ciekaw, czy uda się nam tutaj dropnąć. Mieliśmy ich 12 około, więc zobaczymy, czy mamy tutaj szczęście, czy też... Może po prostu nie, rare drop. I widzę, że coraz więcej tych rzeczy dostajemy, ale też jakby no... Miałem uruchomionego clickera, więc też się nie ma co dziwić. Nafarmiłem ile się dało. No i niestety nie udało nam się nic ciekawego dropnąć. To tyle w tym odcinku, zapraszam na kolejny. Trzymajcie się, cześć!